Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Myślę, że nikogo z tu obecnych nie muszę przekonywać, że trudno mówić o rozwoju Szczecina, trudno mówić o metropolitalności naszego miasta bez udziału uczelni wyższych, a wśród uczelni wyższych, i mówię to nie tylko dlatego, że jestem absolwentem Uniwersytetu, najważniejszy w Szczecinie oczywiście jest Uniwersytet Szczeciński jako uczelnia, największa uczelnia z ogromnym potencjałem. I tutaj nie sposób nie zgodzić się z panem rektorem, że budowanie tych relacji pomiędzy uczelniami a biznesem, a przy okazji i samorządem, bo to my za wiele przestrzeni funkcjonowania miasta odpowiadamy, że to jest ten element, który musi sprawnie działać, jeżeli chcemy być na rynku polskim, ogólnopolskim konkurencyjni, jeżeli chcemy być atrakcyjnym miastem, bo dziś musimy o tę atrakcyjność walczyć. Musimy walczyć o to, żeby nasze miasta się rozwijały, żeby budowały swój potencjał. Konkurencja jest nie tylko w Polsce, konkurencja jest tak naprawdę w całej Europie i na świecie, bo młodzi ludzie dzisiaj mają możliwość wyboru, mają szansę na studiowanie tam, gdzie sobie tak naprawdę to zamarzą. Kiedyś było dużo, dużo trudniej i my się z tym musimy w jakiś sposób mierzyć. I stąd też działania ze strony miasta Szczecina. Ja mam taki zwyczaj, że każdego roku przynajmniej dwa razy spotykam się z rektorami szczecińskich uczelni wyższych i staramy się omawiać wszystkie te tematy, które nas łączą, które no, pozwalają nam realizować wspólne działania. Jeżeli Państwo pozwolą, to chciałbym przedstawić parę informacji, takim dość telegraficznym w skrócie i powiedzieć o tym, co my robimy, jak my z punktu widzenia miasta patrzymy na tą współpracę z uczelniami i na jakich parametrach się w ogóle opieramy. Proszę Państwa, Szczecin, no, to jest miasto w Polsce wśród metropolii średniej wielkości, 406 tysięcy mieszkańców, trochę więcej pań niż panów. Jeżeli chodzi o rozkład wiekowy, no to mamy 61% osób w wieku produkcyjnym i w wieku przedprodukcyjnym 15,6%, i to jest ten potencjał młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą być studentami naszych uczelni. Gdy popatrzymy na rynek pracy, to rzeczywiście sytuacja w tej chwili w Szczecinie jest no, najlepsza od wielu, wielu lat. W sumie mamy ponad 170 tysięcy osób pracujących. Tutaj jest struktura bezrobocia, które wynosi według danych na luty 4,9%, a w tej chwili pewnie ten parametr jest jeszcze niższy. Proszę Państwa, Szczecińska Oświata, to też jest ważne, bo my Państwo kształcicie na poziomie wyższym, za to odpowiadacie, my kształcimy na poziomie średnim i tutaj Szczecin wypada całkiem nieźle, tu pozwoliłem sobie na taką statystykę związaną ze średnimi wynikami matur i jak Państwo widzą w każdej przestrzeni, no może poza językiem polskim, jesteśmy powyżej średniej krajowej w ostatnich maturach, w niektórych dziedzinach wysoko powyżej tej średniej, jak choćby w języku niemieckim. Potencjał akademicki, no to proszę Państwa, 5 wyższych uczelni publicznych i 14 niepublicznych, 40 tysięcy studentów i 10 tysięcy absolwentów, czyli to jest ta grupa, która trafia na rynek pracy, a ten rynek w tej chwili jest bardzo, bardzo chłonny, o czym za chwilę. Patrząc w podziale na kierunki i poszczególne uczelnie, no badamy to bardzo, bardzo dokładnie. Jak Państwo widzą, zbieramy informacje z poszczególnych uczelni. Ja nie będę tego omawiał, chciałem tylko tutaj Państwu pokazać, że takie cały czas analizy są przez nas prowadzone. Patrzymy na liczbę absolwentów i tutaj oczywiście Uniwersytet jest największym, że tak powiem, dawcą rąk do pracy na rynku szczecińskim. Monitorujemy też karierę zawodową absolwentów szczecińskich uczelni i 60% tych absolwentów trafia do podmiotów w Szczecinie, więc to jest informacja dobra dla nas. Nie chcę tutaj też omawiać
tego przepływu w przypadku poszczególnych uczelni, ale też to analizujemy. I teraz przechodząc do meritum tej prezentacji, chciałbym Państwu zaprezentować to, co miasto Szczecin przygotowuje i realizuje we współpracy z uczelniami. Naszym wiodącym projektem jest projekt Akademicki Szczecin. To jest działanie, które od paru już ładnych lat staramy się prowadzić w sposób racjonalny, spójny i trzymany w jednym ręku. Kiedyś te wsparcie dla uczelni, ono było realizowane przez różne podmioty. W tej chwili staramy się mieć kontrolę nad tym procesem i analizować go każdego roku, dokonywać też pewnej ewaluacji. Chcemy wspierać Szczeciński Ośrodek Naukowo-Akademicki. To jest zgodne ze strategią rozwoju Szczecina 2025. Do tej pory przez 6 lat wydaliśmy na ten cel 28 milionów złotych, czyli średnio rocznie wydajemy prawie 5 milionów złotych. Co wchodzi w skład tych działań? Oczywiście to jest program stypendialny, prezydencki dla studentów i doktorantów. Stypendia nie są symboliczne, bo uważam, że poziom między 1000 a 1400 zł brutto dla studenta i 3000 zł dla doktoranta jest to taka kwota, która już w budżecie każdej z tych osób stanowi istotne wsparcie. Chodzi nam przede wszystkim o zapobieganie odpływowi młodych absolwentów i naukowców i ma to służyć też pomocy w pozyskiwaniu kadry do naszego miasta. Ponad 230 beneficjentów tego programu do tej pory. Mamy konkursy na najlepsze prace doktorskie, magisterskie lub dyplomowe. Do tej pory rzeczywiście było tak, że one były ukierunkowane bardziej w kierunkach technicznych, takich związanych ściśle z gospodarką, ale chcę powiedzieć, że od tego roku, panie rektorze, rozpoczynamy również w tej części humanistycznej, o co zresztą pan rektor wielokrotnie wnioskował i tak się też wydarzy, więc tutaj chcę uspokoić, że już i to środowisko będzie w jakiś sposób tutaj zasygnalizowane i trochę dowartościowane. Oprócz tego oczywiście mamy stypendia artystyczne miasta Szczecina jako dedykowane pewnej przestrzeni, no i mamy konkurs na najlepsze prace dyplomowe o tematyce przestrzenno-architektonicznej związanej ze Szczecinem, więc to jest już dedykowane dla Wydziału Budownictwa i osób, które tam kończą swoje studia. Mamy projekty następne, to jest projekt Młodzi na start, realizowany przez fundację na zlecenie miasta, to są szkolenia dla studentów, dni otwarte u pracodawców szczecińskich i oczywiście dystrybucja różnego rodzaju informatorów dotyczących kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz informator szkół zawodowych i technicznych w Szczecinie. Mamy projekt Pionierzy 2.0, realizowany przez Północną Izbę Gospodarczą, gdzie promujemy miasto jako dobre miejsce do pracy, to są też targi, które robimy wspólnie po to, żeby prezentować naszą ofertę. Często studenci, do których trafiamy, oni nie wiedzą, co się w Szczecinie dzieje, tak, znaczy nie interesują się do końca, więc gdy my trafiamy do nich z konkretną ofertą, to często otwierają oczy i widzą, że wow, to w Szczecinie jednak nie ma tej przepaści między Szczecinem a Wrocławiem, tak, naprawdę jest tu bardzo podobnie, wymaga to tylko pewnego zaangażowania w pozyskiwanie tej informacji i my w tym staramy się, widząc ten problem, pomóc. Oczywiście w tym są też nasze spółki, bo mamy wspólne programy z Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, to jest dom dla studenta, do tej pory takich 14 mieszkań przygotowaliśmy, które zastępują tą formę akademika, są to duże mieszkania w centrum, które przygotujemy pod klucz dla studentów, którzy wyrażają taką ochotę, a pochodzą spoza Szczecina. Rozpoczęliśmy niedawno taki program Dom dla Absolwenta. Tutaj chodzi o pozyskiwanie osób, które są cenne na rynku pracy, a z powodu braku swojego lokum nie są zainteresowani Szczecinem. Tutaj współpracujemy z przedsiębiorcami. To nasze wsparcie polega na tym, że my finansujemy część wkładu własnego w mieszkaniach TBS-owskich. I takich mieszkań przygotowaliśmy do tej pory 46, jesteśmy w trakcie realizacji. Mamy 34 wolne na dziś, można powiedzieć. I właśnie szukamy pomysłów i osób, które mogłyby z tych mieszkań skorzystać. Staramy się też nagłaśniać, wręczając klucze, zwykle zapraszamy też dziennikarzy, żeby mogli porozmawiać z tymi osobami. Ostatnio byliśmy właśnie u jednego młodego człowieka,
który właśnie spoza Szczecina podjął decyzję o mieszkaniu w Szczecinie, wynajął takie lokum i to jest, myślę, że bardzo dobra oferta, którą cały czas chcemy rozwijać. Te 46 to oczywiście nie jest nasze ostatnie słowo. Oczywiście mamy jeszcze ofertę Powiatowego Urzędu Pracy, czyli wsparcie na szkolenia, staże, bony stażowe dla osób do 30 roku życia, przygotowujemy też dorosłych, mamy prace interwencyjne, refundujemy część wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób do 30 roku życia, mamy też specjalne projekty dla, no nie seniorów jeszcze, ale osób 50+, którym na tym rynku często jest dużo trudniej się odnaleźć. Proszę Państwa, ostatnia nasza wielka kampania z przedsiębiorcami to jest praca w dobrym klimacie. Pewnie widzieliście Państwo ten billboard na mieście, on propagował kampanię. Popularność tej kampanii nas zaskoczyła, dlatego że 61 firm w sumie brało w niej udział, z czego 27 dołączyło w trakcie, czyli jakby no pozazdrościli tym, którzy byli w tej pierwszej części startowej. Tutaj mamy naprawdę lawinowe zainteresowanie. Przez 2 tygodnie 20 tysięcy osób odwiedziło jakby strony tego programu. Reklama dotarła do 200 tysięcy osób. No to pokazuje, że dziś rynek pracy w Szczecinie potrzebuje ludzi. To jest nasz podstawowy problem. Kiedyś borykaliśmy się z brakiem stref przemysłowych, brakiem terenów, infrastruktury, dróg, prawda? Kiedyś Szczecin przez wiele lat był jedynym miastem w Polsce, który miał autostradowe połączenie z Lizboną, tak? No dzisiaj już jest lepiej. Dzisiaj już z wielu polskich miast można dojechać do Europy. Problemem są ludzie. Pozostają ludzie i w zasadzie każdy pracodawca dziś o tym bardzo mocno mówi i dlatego działanie uczelni, działanie szkół wyższych i szkół zawodowych nawet jest rzeczą dzisiaj bardzo pożądaną po to, żebyśmy tych ludzi dobrze przygotowanych na rynek mogli kierować. Proszę Państwa, kluczowe kierunki działań w tych programach, już uogólniając, to wzmocnienie pozycji Szczecina, promocja naszego miasta jako silnego ośrodka naukowo-akademickiego. My wiemy, że nie będziemy najmocniejsi w Polsce. Mamy tego świadomość, bo taki jest potencjał. Mamy 406 tysięcy mieszkańców i zawsze będziemy gdzieś tam na tym 6., 7. Miejscu w Polsce. Tak to po prostu jest, więc musimy innymi elementami nadrabiać po to, żeby pokazywać się jako ośrodek istotny. No chcemy wspierać partnerstwo uczelni wyższych, o czym mówiłem na początku, czyli gospodarka, nauka, samorząd, ta triada wydaje się bardzo, bardzo zasadna i wszystkie szanse chcemy tutaj wykorzystać. Chcemy wspierać rozwój nauki, robimy to na każdym możliwym kroku i odpowiadamy zawsze na inicjatywy ze strony uczelni wyższych. Chcemy kierować programy do uczniów, do studentów, do absolwentów, do pracowników naukowych naszych szczecińskich uczelni. No i te wszystkie przedsięwzięcia, które będą służyły wspieraniu kadr dla lokalnego biznesu. Nam zależy na tym, żeby ci ludzie przyjechali do Szczecina i nie tylko tutaj pracowali, ale też tutaj mieli swoje rodziny, pościągali, tak? No, taka jest idea. Wiemy, że miasto żyje z podatku PIT, więc jeżeli nawet ktoś pracuje w Szczecinie, ale mieszka powiedzmy 100 km od Szczecina, to z punktu widzenia miasta to jest średni biznes, tak? Znaczy to jest dobre, bo lokalny przedsiębiorca ma wartościowego człowieka w pracy, ale z punktu widzenia korzyści miasta, no to my tego PIT-u wówczas nie dostajemy i to jest nasze zmartwienie. Proszę Państwa, o czym chciałem powiedzieć na koniec. Otóż bardzo nam zależy na tym, aby wspólnie stworzyć wspólną strategię branżową. I tutaj nasze otwarcie na współpracę z uczelniami, nasz pomysł, żebyśmy o tym rozmawiali w tej szczególnej sytuacji, jakiej uczelnie się znajdują dziś, dlatego że mamy świadomość reform, które gdzieś tam się już szykują w najbliższym czasie i my musimy na to odpowiedzieć. Dlatego wspólna strategia działania, wykorzystanie tych elementów, które już mamy, być może ubogacenie o nowe elementy, to jest to,
z czym ja tutaj dzisiaj do Państwa przychodzę, co chciałem zaproponować i do czego będę zachęcał i Pana Rektora, i całe środowisko naukowe Uniwersytetu, ale też i wszystkich innych naszych szczecińskich uczelni, bo stanowimy taką wspólną rodzinę, która musi się wspierać, która musi się uzupełniać i myślę, że sukces każdej naszej uczelni to jest nasz wspólny sukces Szczecina. Także bardzo Państwu dziękuję, oczywiście jestem otwarty na dyskusję, na pytania i cały czas na współpracę. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie.